Raz. Dzień dobry. Witam, nazywam się Jakub Górski. Kochani, jesteśmy tutaj po to, aby wam powiedzieć, że Jezus Chrystus 2000 lat temu oddał swoje życie za każdego człowieka tutaj, który przychodzi. Chcę ci powiedzieć, że Jezus Chrystus wszystko tobie wybaczył, nieważne co w życiu zrobiłeś złego, jakich grzechów się dopuściłeś. On wziął wszystko na krzyż, tam na Golgocie, przelał swoją świętą krew. Po to, abyś ty dzisiaj mógł pojednać się z Bogiem przez Jego ofiarę. On tam na krzyżu poniósł twoje grzechy, poniósł twoje zniewolenie, poniósł twoją chorobę. A więc dzisiaj możesz być zdrowy, możesz być wolny, możesz być błogosławiony. Każdy człowiek, kochani, zgrzeszył. Wszyscy zgrzeszyli i brak nam chwały Bożej. A Słowo Boże mówi, że karą za grzech jest śmierć. Każdy człowiek zasłużył na śmierć. Ale Jezus przyszedł i On umarł w nasze miejsce tam na krzyżu. I to, co należało się nam, spadło wszystko na Jezusa. On poniósł naszą karę i naszą winę. On nas uniewinnił. I to, co należało się Jezusowi, spadło na nas. I dzisiaj możesz to przyjąć przez wiarę. Dzisiaj możesz przyjąć ten największy dar, przebaczenie grzechów. Możesz to przyjąć. Możesz przyjść dzisiaj do Boga, możesz wyznać swoje grzechy. A Bóg jest wierny i sprawiedliwy i On odpuści ci wszystkie grzechy i oczyści cię od wszelkiej nieprawości. Być może jesteś człowiekiem, który nie zrobił w życiu tego, co ja zrobiłem. Albo nie popełniłeś może takich strasznych grzechów, takie masz mniemanie o sobie i żyjesz w takiej mentalności. Ale chcę ci powiedzieć, że to jest kłamstwo. Każdy człowiek zgrzeszył i każdy człowiek potrzebuje Zbawiciela. Każdy człowiek potrzebuje krwi Jezusa, aby być oczyszczonym z grzechów. To nie jest tak, że ten chrzest, który przyjmujesz, będąc dzieckiem, oczyszcza cię z grzechów. Ten chrzest nie jest w stanie zmyć twojego grzechu. To Jezus Chrystus, Jego krew, jest w stanie ciebie oczyścić. I On jest ostateczną ofiarą za grzechy. A więc dzisiaj przyjdź do Jezusa Chrystusa ze szczerym sercem i oddaj Mu swoje życie w panowanie. Powierz Mu swoją drogę. To dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia. Bóg daje ci wybór. Bóg kładzie przed tobą błogosławieństwo i przekleństwo. I ty wybierasz, którą drogą chcesz iść. Są tylko dwie drogi. Jedna droga jest, która ma ciasną bramę i wąską ścieżkę, która prowadzi do życia wiecznego. A druga droga ma przestronną bramę, szeroką bramę i przestronną drogę, która wiedzie na zatracenie. I wielu ludzi idzie tą drogą. I możesz iść drogą, która wydaje ci się słuszna. Ale tak naprawdę droga ta się kończy i prowadzi do śmierci. Jezus jest jedyną drogą, która się nie kończy. Jezus jest drogą, która prowadzi do wieczności. On jest życiem wiecznym. I na tym polega życie wieczne, aby poznać jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego On posłał. On umarł za twoje grzechy, On dał dowód miłości do ciebie. Że kiedy ty byłeś grzesznikiem, On za ciebie umarł. I dzisiaj możesz się pojednać z Bogiem. Dzisiaj możesz pojednać się z Bogiem przez Chrystusa, bo Jezus Chrystus pojednał nas z Bogiem przez swoją śmierć. Bóg na ciebie absolutnie się nie gniewa. Cały gniew, który miał spaść na ciebie, spadł na Jezusa. A więc dzisiaj przyjdź ze szczerym sercem przez Jezusa Chrystusa do Boga i szukaj Go całym sercem, a On da ci się odnaleźć. On nawet daje się odnaleźć tym, którzy Go nie szukają. Amen.